Twoje miasto. Reportaż ten dotyczyć będzie naszego rodzinnego miasta, Gliwicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zatorza. Opowiemy w nim o takich miejscach jak Forum oraz Stadion. Przyjrzymy się również zabytkom, radiostacji, cmentarzowi Lipowemu, cmentarzowi żydowskiemu, kościołowi pod wezwaniem Chrystusa Króla. Gliwice to miasto na prawach powiatu, położone na Wyżynie Śląskiej nad rzeką Kłodnicą. Obecnie należy do województwa śląskiego. Gliwice zajmują 17 miejsce na liście największych miast Polski pod względem powierzchni, a 18 miejsce pod względem liczby ludności. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1276 roku, jak donoszą historycy. Gliwice miały wówczas charakter obronny. W 1683 roku miasto zaszczycił swą obecnością Jan III Sobieski, zmierzający z odsieczą na Wiedeń. Zatrzymał się w klasztorze ojców franciszkanów przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po wielu burzliwych wiekach w 1945 roku Gliwice ponownie znalazły się w granicach Polski. Zwiedzanie naszej dzielnicy rozpoczynamy od kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla. Starania o budowę kościoła podjęto w 1930 roku, lecz prace budowlane rozpoczęto dopiero w 1934 roku. Konsekracji kościoła i erygowania nowej parafii dokonał 3 listopada 1935 roku kardynał Adolf Bertman. Kościół ma formę bazyliki. W 1938 roku znany na Śląsku artysta, malarz Karol Placek namalował na przedniej ścianie prezbiterium fresk przedstawiające Chrystusa Króla. W 1955 roku zbudowano w bocznej nawie kościół ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Od roku 1981 do 1994 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla odbywał się coroczny ogólnopolski festiwal piosenki religijnej Cantate Deo. Nieopodal kościoła znajduje się cmentarz Lipowy. Jest to drugi co do wielkości cmentarz w Gliwicach. Cmentarz Lipowy znajduje się przy ulicy Lipowej. Złożony został w 1885 roku jako cmentarz komunalny. Zajmuje około 6 hektarów powierzchni. W okresie późniejszym kilkakrotnie był powiększany. Tu zostali pochowani polegli żołnierze różnych narodowości. Ich pamięć upamiętnia pomnik odsłonięty w 1927 roku. W pobliżu domu pogrzebowego znajduje się pomnik upamiętniający śmierć 76 dzieci, tragicznie zmarłych podczas pożaru w sali koncertowo-kinowej w marcu 1919 roku. Cmentarz żydowski został założony w 1902 roku obok cmentarza katolickiego. Nekropolia ogradzana jest ceglanym murem z pięknymi bramami, zajmuje dziś powierzchnię około 2 hektarów. Do dnia dzisiejszego zachowało się ponad 600 grobów, między innymi prześcienne grobowce rodzinne. Naprzeciwko kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla stoi okazały budynek Gliwickiego Centrum Edukacyjnego, w którym obecnie znajdują się różnego typu szkoły zawodowe. Po I wojnie światowej były tam koszary policji konnej. Obok Gliwickiego Centrum Edukacyjnego stoi okazały budynek Szkoły Podstawowej nr 18. Jest jednym z najstarszych obiektów szkolnych w Gliwicach. Szkoła istnieje od 1903 roku. W 1916 budynek został przejęty na koszary. W 1923 roku szkoła została podzielona na żeńską i męską. Po II wojnie światowej do roku 1946 w budynku mieścił się radziecki komisariat repatriacyjny. Thank you.
Wokół szkoły przy ulicy Światowida znajdują się domy robotnicze z początku XX wieku. W jednym z nich urodził się Horst Wieneck, niemiecki pisarz i noblista. Idąc dalej ulicą wzdłuż szkoły, dochodzimy do Parku Żorek, który jest miejscem spacerów i zabaw dzieci, młodzieży i dorosłych Gliwicza. Znajdują się tam placy zabaw, alejki i ścieżki rowerowe. A oto kolejna współczesna inwestycja, stadion GKS Piast. Mrugają światło wysokiej konstrukcji drewnianej. Jest to wieża radiostacji gliwickiej. Ma ona wysokość 111 metrów. Daje jej to status najwyższej zbudowanej całości z drewna konstrukcji na świecie. Ale to już inna opowieść, ponieważ wieża znajduje się w dzielnicy Szobiszowice. Nasza dzielnica to połączenie historii ze współczesnością. Najlepszym tego dowodem jest Centrum Handlowe Forum. Znajdujemy się przed Centrum Handlowe Forum, które znajduje się za nami, gdzie mieszkańcy Gliwic spędzają miło czas. Na przykład odwiedzając kino, można zjeść dobre ciastko w restauracji Chopin, można iść poćwiczyć na siłownię PUR, gdzie można pooglądać pokazy mody organizowane przez Małgorzatę Sochę i Oliwiera Janiaka. Na tym kończymy nasz spacer po dzielnicy, z której jesteśmy związani z nauką i zabawą. Reportaż ten przeprowadziliśmy dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu i projektowi realizowanemu przez naszą szkołę, Gimnazjum nr 10, w ramach projektu Poznajmy się.